Cześć ludziska, tawerna z tej strony. Witam was po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że święta upłynęły wam w rodzinnej atmosferze, tak samo Sylwester jakoś tam w dobrej zabawie. No i co, generalnie założenie jest teraz takie moje, że kończę kampanię, bo już trochę trwa, nie dość, że 119 tur, to około nie wiem ile, pół roku. Już tam tego nie liczyłem, nie będę patrzył, nie chcę się tutaj denerwować. Zostało nam tak naprawdę tylko i wyłącznie użyć wiertnicy jeszcze trzech jakichś tutaj relikwii. Jedna jest pomniejsza relikwia Boga Przodków Skawora. Trzeba Kriktę zabić, to pamiętamy, nie? To jest ten szczuroludź. Śmieszny, co sobie tutaj pływa. Mamy dwie armie tutaj na niego, widzę, i to takie całkiem... No nie, dobra, ta druga taka średnia, ale ta jedna taka niezła. Musimy się tych orkowych robotników pozbyć, ale mam to w nosie, nie będziemy się tutaj bawić. Dobra, na normalny tryb sobie tutaj wejdźmy. O, podoba mi się tak szybko, że wszystkie jednostki biegają, czy pływają. Bardzo dobrze. Mamy tutaj górę smoczego kła, oni nam na razie nic nie zrobią i tak chyba pozostanie. Nie będę się tutaj specjalnie skupiał na rozwijaniu budynków, mam to w nosie. Tak naprawdę mógłbym tutaj wszystko zautomatyzować i też by było dobrze. Bez różnicy jak to by wyglądało. Zatan czarny. Jeszcze dwie tury, żeby nam się tutaj piekielne chówce żelaza ukończyły. Będzie takie tutaj założenie, że lecimy po wspaniałą relikwię Boga Przodków Grungniego i musimy wygrać jakąś bitwę. Pyk, tak jest. Nie wiem dokładnie, co tutaj będzie. Ja się mogę tutaj teleportować? Chyba nie mogę. Mogę tylko tak sobie otwierać, no dobra. Czyli muszę się po prostu tutaj przenieść. No to jak mówię, jedna tura jeszcze i wtedy możemy się tutaj bawić. Dobra, te mury to jeszcze sobie zróbmy i te tak samo. Reszta mnie nie interesuje. Tutaj Haupt Andersen leci. Kurczę, taka armia, ja myślę, że tutaj spokojnie by dali radę, nie? Mamy wojowników, mamy jakieś tam krowy latające. No orki to tam wiadomo, z Majorki. Niespecjalnie, tu jest dużo lepsza armia, widzę. Wykorzystajmy sobie ich. Załatwimy ich tutaj automatycznie, myślę. Takie jest pełne zwycięstwo. A moja krowa silniejsza niż twój gryf. 900, armia uzupełniona. Uzupełnienie armii, dobra, weźmy sobie niewolników, widzę. Jakaś tam średnia wydajność jest. Nie zależy mi generalnie na wykańczaniu tych Ostermarczyków, czy tam Hochland to jest. To jest Stirland, Jezus Maria. Brawo, Taverna, nie? Chwilę nie pogra i już nie rozpoznaje prowincji Imperium. No ile chorągwi. No to chyba wykorzystamy u Zatana, jak będzie jakaś tam opcja. Dobra, tych dwóch się pozbyliśmy. Kalon Kwaśnokrzyw. No, armie takie średnie, ale tutaj nic nie mają generalnie. Nawet takie Behafen mogłoby paść ofiarą, może nie jego, ale ich, jego jak najbardziej. Ale myślę, że na razie zostawimy. Góra Czerwonego Oka też jest tutaj bezpieczna, ten koleś nawet mógłby pobiec gdzieś. Jest tutaj dużo wspaniałych, pięknych opcji. To jeszcze bym chciał teraz tak na szybko zrobić, chciałbym się udać chyba tutaj. Albo tutaj. Albo tutaj? Albo tutaj. Dobra, inaczej. Sprawdźmy sobie w ten sposób. Chciałbym się do Karak-Dum udać, czyli chciałbym się udać w to miejsce. Dobra. Spadłem z popiołów, niestety oczywiście same gobliny. W ogóle co ja miałem w głowie, kiedy robiłem te same gobliny. Mamy traktat, handel i dostęp wojskowy. Jakaś szybka umowa jest tutaj. Myślę, że klasztor. Okay. Nie. Pokój mógłbym z Imperium. Nie jest to najgorsza opcja, bo mógłbym się wtedy skupić na innych rzeczach. Właśnie na zdobywaniu Karak-Dum. Na przykład, nie? Ten gość mnie też nie interesuje. Mamy 4,5 tysiąca, ileś tam 17 tysięcy na plusie. To ja jestem za tym, żeby jeszcze jedną armię sobie zrobić. Dyscyplina plus 10 przy walki, to tak średnio. Arogancki to też do nosa. Do dupy, nie jestem pewien. Koszty werbunku, no może nie, na koszty werbunku, dobra, przecież mamy 23 koła tam i 17 na turę. Zasięg wzroku to nie, jakby miał zasięg ruchu to jeszcze, pancerz 10, atak, choleryk, albo wybuchowy, przychody z łupów, tempo zupełnienia strat, może być. Lekkopięść, w ogóle wspaniałe imię dla krasnoluda. Dobrze, no i tutaj możemy, aha, mam limity, no, zapomniałem. Zapomniałem, że tak też jest. Dobra, weźmy sobie w takim razie trochę tych potworów. O, tego tutaj Krakenozorda. Was byśmy wzięli. Na razie mogę sobie generalnie już odpuścić rekrutowanie dalszej części jednostek.
Kto to? Wula Kruchma. Krochmal. Jeden tyran. Siła robocza zdobywana, szans na pewno logistyk, może prędzej. Chociaż wiesz co, daj mi tak. Niewolna czarnoksiężnika albo brutalna dyscyplina, tego nie pamiętam wszystkiego. Zasięg ruchu na mapie kampanii mi daje, utrzymanie, a tutaj tempo uzupełniania odporne, dobra. To. Dajmy sobie od razu tutaj takie jakieś lepsze umiejętności. Surowy mistrz, utrzymanie, bla bla bla, to nie. Inspirująca i chciałbym tak. Gorliwe mięso, armatnie, nie, ale tu dla krasnoludów, pancerza trochę i potem co? Bo nie aktualizujemy na bieżąco. I atak w zwarciu. Bardzo chętnie. My to tak, jak najbardziej. Bo będę gdzieś tam po zobaczeniu nurla łaził, ale nie wiem, czy mi coś tak naprawdę zrobi. Chyba nie. No dobra, to i może jakieś tutaj do jakiejś artylerii? Niech tak będzie. Teraz jeszcze globalnie mógłbym sobie wtedy zwerbować jakieś działa czy coś? O kurde, ale to muszę tutaj popracować trochę później, widzę. Ktoś tutaj coś zaniedbał. Dobra, dawaj mi to. Dawaj jeszcze, bo ja nie pamiętam, ile tam jest tego limitu. Dobra, a dajmy sobie tak. Żądalu, teraz tych Kielna Gwardia. No niekoniecznie, chociaż też dobrze. Tak będzie. Ja na coś zbierałem, już teraz nie jestem pewien, że tak. Albo to rozdawałem. Ognisty Kadai, bo lubię tę jednostkę, super jest. Do walki przeciwko piechocie. Dobra, sojuszniczych w ogóle mogę jeszcze zwerbować. Wojownicy z halabardami, czemu nie? 10 i 202, 96, okej. Okay. Wybrańcy. A jako jednostki piechoty, może różowe strachulce? Chociaż 8 punktów, a taka dość dziadowska jednostka. O, dwa rydwany byśmy wzięli. Pomieńce. Brzmi dobrze. Kurie nie brzmią dobrze. Pomiot też tak nie brzmi za dobrze. Ale na pewno te dwa rydwany będą się super wbijały w jednostki przeciwnika. Może tych... Nie no, wybrańcy są dla drodzy. 16 to już jest przesada. Dobra. O, i tak jak mówiłem, jeszcze jakieś działo. Czachołup. Moździerz czegoś tam. Żelazny demon, czachołup. Tym to się różni. Aha, są... Taki kolizyjny, to mi się bardzo podoba. Brzmi naprawdę dobrze. Okej, jeszcze tego sobie zróbmy, to 4 tury, aż ja pierdziele. To sobie poczekamy. I globalnie, gdzie ja tutaj mam piechotę? O kurde, ty 19 na 17 jednostek, tych też jeszcze bym musiał dokupić. Ile ja mam tego? Mam jeszcze trochę. Musiałbym co najmniej dwie, żeby tych słabych łebków zrobić, albo te kielną gwardię może lepiej jednak. O kurde, dobra, popłynąłem. No ale jest dobrze. Myślę, że tak będzie w porządku. O, właśnie. Was, jak dwóch bardziej wytrzymałych gostków, mam już 15 jednostek na 20 możliwych. Co, jeszcze jedną latającą krowę może? No, albo tych? Albo może jakieś jednostki takie podjazdowe? Daj mi tutaj ze trzech tych. Czemu nie? Dobra. No i teraz jest naprawdę sporo garniania, jeśli chodzi o te przygotowania do walki. Dobra, a tutaj widzę, że chyba też jakąś stronę pędzimy. Astragoth tu jest. Dobra, dawaj. Tu z nim mamy spoko. Tutaj Zamoski, los coś tam, do Karagdum też się przejdziemy. Dobra, ja już tutaj nic więcej nie robię. Nic nie rozwiązuję, bo mi to totalnie nie obchodzi. Mam to totalnie gdzieś. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Dobrze. Zabiłem sobie gdzieś kiedyś tę kamerę, żeby szybciutko biegała. W ogóle stały tylko 33 i teraz już 32 frakcje. Helmut Feuerbach. Nie no, spadaj gościu. Spadaj nasz czas. Werbownik, super. Tutaj kogoś zabili. Misja anulowana doskonale. Już nie muszę nic robić, totalnie nic. Dobra, lecimy dalej, chłopaki. Pyk. Dobra, piekielna droga. Pyk, pyk, pyk. Ty masz już normalny tryb, więc leci te powolutku. Ja, to spaczenie nam nic nie robi, nie? Chyba, że jest takie słabe. Nie, jest bardzo mocne. Ale nic nam nie robi, bo jesteśmy, kurde, chaosytami, frajerzy. Okej. Okay. Ci też stoją i śmierdzą, tak naprawdę. Może się przygotujmy od razu na kolejne jakieś. Zaraz mamy to do zdobycia teraz. Zwiertnica, okej. Okay. Tu zaraz zdobędziemy i tu też zaraz zdobędziemy. Już będą trzy. Pozostałem tak naprawdę jeszcze tylko jedno.
wygraj też bitwę jakąś. No to albo Zatan Czarny tak naprawdę, albo jakiś drugi, taki koleś. Magiczna ochrona wszystkich postaci, siła broni, dobra. Wybrańcy ojca, dawaj. Niech nasi lordowie też się troszeczkę wzmocnią. Okej, okay, ten się zrobił, więc idziemy powolutku. Nuln. No nie oszukujmy się, nic nam nie zrobił. Zaatakuj, mistrzu. Na razie jest nie nasza porażka, weźmy sobie, zróbmy tak, chociaż to nie jest jakby nam potrzebne, bo dobiegnę zaraz tą drugą jednostką. Umazatora, ta jakaś tam dominatora. Tak teraz wyglądamy. Rusowe zwycięstwo, ale zwycięstwo. No jest, trochę w ciry dostaliśmy, ale nie szkodzi, tak jak mówiłem. Dawaj, okupuj mi te wieże. Mamy już chyba dość sporo tych 2000, 2900 nawet. Dobra, dawaj. Piąty poziom, od razu się w ogóle nie chrzanimy z niczym. Tutaj od razu mury niech sobie powstaną. Astrolab, coś to jest, nie wiem. Prototypowy mega moździerz. No kurde, raczej. Niech się dzieje. Weźmy sobie to. Może to sobie zróbmy. Nie wiem, to może naprawić. Tutaj po prostu rozwinąć. Dobra, a reszta tak naprawdę pyk. Automatisz. Thank you. Ten Helmut Powerbach by mógł ewentualnie nam coś tutaj teraz zrobić. Ma sporo, spoko jednostki. Może ci łucznicy są tam zbędni, ale tutaj się i tak dość szybko zregenerujemy, więc nie ma żadnego zagrożenia. Niszczymy to. Dobra, zbuduj posterunek lub fabrykę. No bo jasne. Też automat sobie zróbmy. Dobra. Aż kusi, żeby cały czas grać sobie na tym automacie. Carlito sobie tam plądruje orków. Fajnie. Niech działa. Nie obchodzi mnie zupełnie. No będę pewnie już przez całą resztę kampanii to powtarzał, że mam wszystko w nosie. Dobra, no i teraz zobaczmy sobie jeszcze tego gościa tutaj. Tego zdechlaka pływającego. To od razu zapiszę. Tyk. Raczej nas nie zaatakuje, ale... lepiej dmuchać na zimne. Jakieś dziadostwo, wiem, tutaj w tej kuźni w manufakturze, aha. A, bo mam sporo różnych tam... no dobra. No, myślę, że jestem na tyle mocny. Bez chwalenia się, że tutaj normalnie bez ulepszeń damy sobie radę. Romulus Gnilec. Proszę państwa. Lemy jakoś tutaj idzie, jeśli chodzi... O! I święty zastęp Tepoka, nie? Pewne zwycięstwo, nawet nie muszę się tutaj starać. Doskonale. Nie no, dajmy sobie pieniążki. Jaszczurek. Dobra, relikwia boga przodków z Kawora. Gdzieś nawet miałem jakąś ściągę, pamiętam. Nie pamiętam, gdzie ją ciepnąłem. Czas leczenia rad... Uścisk z Kawora, co daje? Nie, dobra. Użyć wiertnicy. Fajne, fajne wszystko i w ogóle. No nie, no, dawaj. Second relic bound with a demon. To power the furnaces of the colossal drill. Yet, unknown to the demon smiths, the hidden runes of the artifact pull the beards of dwarves hundreds of leagues away. Najgorzej, jak coś ci zmierzli brodę. Rozumiesz, że to dobre krasnoludy. Word spreads across the Karaz Angkor on its way to Everpeak. One clan, eager to enact vengeance, musters its warriors. No tak. Nie mogło być zbyt miło. Dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie oni tutaj wypłyną, o ile tutaj to wyjdzie w ogóle. Nagrody, obrobione. Obrobione magiczne berło. Magicznie. Dobra, okej. Okay. Spoko i mroczny buzdygan. Nawet nie będę patrzył. Bo, tak jak już mówiłem... zupełnie mnie to nie obchodzi, moi drodzy. Dobra. Nie wiem, czy sobie zostanę. Tutaj Kairos na pewno się tym zajmie, to nie ma się co spuszczać. Tutaj też dał radę. Okej, okay, Rurikas, dawaj. Astrogot. Tyk, zdobywasz to. Robisz z tym cokolwiek, może być posterunek. Automatisz. I jeszcze chwilka i Karak Dum będzie nasze. Chodźmy sobie teraz do tej walki tutaj u Zatana.
którą myślę, że trzeba już ręcznie stoczyć. Drobne zwycięstwo. No, Jamek, jasny topór nie wygląda tak, jakby miał jakieś tutaj szanse ewidentne z nami, ale mamy drobne zwycięstwo, nie? Zobaczmy sobie, co tam jeszcze przyjdzie nam. Albo raczej im z pomocą. A nam z czym przyjdzie się mierzyć. Bóg przodków Grungni zasłynął jako zdolny harfiarz. Hawiarz? Bardzo, jak wiecie, co to jest, no to śmiało piszcie w komentarzu. Kowal, tak się składa, że pozostawił górniczą relikwię sobowitym Dawim z Gór Szarych. Obecnie polegają oni jedynie na niej, zmagają się bowiem ze stałym spadkiem swojej liczebności. Musimy kopać głębiej i wykraść artefakt, no dobra. Nawet zapomniałem, jak się czyta. Okej, okay, no tutaj walka wygląda taką dość szybką. Myślę, że jak najbardziej naszych rakietnic będzie fajnie użyć. Dostawmy sobie troszeczkę gęściej. No, dobra, coś takiego. Spodziewam się troszeczkę jakiegoś ataku z pleców, więc też tutaj coś sobie zostawię. Na przykład was, kawalerzystów. Użyjmy sobie naszych potworków i tego gościa. Raz, dwa, trzy, pyk. Wy jesteście jedyneczka. No i tutaj przeciwko piechocie oczywiście. Też bardzo fajnie będzie sobie mieć te dwie jednostki. Ta nasza artyleria się nimi zajmie. Całą stanowczością. Garłacze mają troszeczkę gorszy zasięg. Grunt, żeby jakoś za bardzo nie stali nam na mnie strzału. Okay. Wy? Jakby was gdzieś tutaj postawić? Też powinno być dobrze. Okej, okay. Więc co my tu jeszcze mamy? A no tak. Standardowo to naszą falę jednostek. No, myślę, że powinno być całkiem klawo. Dobra, nawet sobie taki postawmy. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Aha. Moździerz. Moździerz byle gdzie. Rozpocznijmy bitwę. O tak, wygłać armię krasnoludów. I uwaga, gdzie to leci tutaj. To ma wybuchnąć w powietrzu. Źle pamiętam. Źle pamiętam. O, stary. No, no. Żaden się nie spodziewał. Nie, no działa miażdżą. Dobra, rozstawmy się. Mniej więcej. Teraz myślę, że sobie użyjemy tych naszych jednostek do walki tych potworów. O, ja cię pierdzielę, co to robi z tymi krasnoludami. No długo to nie potrwa. 38 sekund i już tutaj prawie połowa gdzieś zniknęła, nie wiadomo gdzie. Dobra, nie chcemy, żeby oni zaczęli nas tutaj strzelać. Ty możesz do nich tutaj walić? Prosiłbym. Zostaw się. Dobra. Co on tutaj ma? Aha, zabij krasnoludzkiego lorda, aby zdobyć relik. Bardzo chętnie. Was w sumie, dobra, spróbujmy zabijać. Jeszcze sobie strzelmy tym. Ten nasz moździerz niech palnie w nich. To będzie koniec tak naprawdę. Pancerz, już nie pamiętam, przyzywa tych, okej. Okay. A tu ostrzał. O, nic, co byłoby mi potrzebne. Dobra, teraz tak, ty. Nie można się poruszać, proszę bardzo. Panów z garłaczami bym wyprowadził troszeczkę do przodu. Wy możecie zasadniczo przestać już strzelać. Tak, doskonale. Dobra, kolej zaczyna umierać. Teraz spójrzmy, co jeszcze mamy. Dyscyplina i pancerz minus 8. Obrona na wzwarciu i coś tam też na minusie. Bardzo proszę. Ostrzał to nie, odporność na obrażenia to też nie jest mi potrzebne, no to możemy sobie użyć po prostu. I są wrogie posiłki, dobra, żyrokoptery. I nieciekawie. Jeśli mam być szczery. Strzelajcie sobie jak tam chcecie. Lord nie żyje, więc wygrałem? Jezu, jakie to jest celne, nie? Co tu się dzieje? Dobra, doskonale. Te żyrokoptery, no nie, bo one uciekają. Część przynajmniej ucieka. O kurde. Dobra, dobra, momencik, już nie strzelajcie. No to jest bez sensu jednak. Nie wiem, czy ja będę musiał te armię jeszcze tutaj wykończyć. Raczej nie jest to necessary. Jeszcze pragnę zauważyć, że no właśnie, oni tutaj do nas idą. A nie chciałbym, żeby do nas szli. Wszyscy gonią, dobrze. Może złapmy tego jednego, albo przynajmniej spróbujmy go złapać. Z działem siarkowym to oni są chyba dobrze przeciwko właśnie dużym wrogom, więc to jest bardzo dobra jednostka na naszych
tych naszych ziomeczków. Stańmy sobie tutaj bliżej i zacznijmy strzelać do tych gości. Atakujcie tych. Niech tam ucieka, a za to ci mają do niego strzelać. Użyjmy sobie dział. Jakoś tak. No, za bardzo mnie interesuje, jak to wyjdzie. No, nie wiem, jakoś tutaj. No, troszeczkę tutaj dało radę. Działa nie trafiają, więc spoko. Krowa daje radę. Wy wykańczacie tych. Oni się teraz wycofają. Wy też się wycofajcie w takim układzie. Krowa? Nie wiem. Musimy się cofnąć. Dobra, wy już wykończyliście tych. Także teraz sobie czekamy. Naprawdę. Cofać, cofać, cofać. Mości panowie. Okej, okay, no i teraz będą tak naprawdę musiały tutaj zostać użyte nasze jednostki właśnie dystansowe, nie? Które powinien się nimi zająć. Jakiś ostrzał, coś? Jeszcze tutaj mam tymi chyba, nie? Tak, tu jest ostrzał gwardzistów i tak dalej. Tu mamy żelazne smoki z torpedami. Wow, wow, wow. Wow, wiła, nie? Dobra, zakaz uciekania. Widzę, że wy byście ewentualnie chcieli, a ja nie chcę, żebyście uciekali. Dobra. I teraz wy się rzucacie na nich znowu. Okej, żelokopter is no more. A mam, zgładź armię krasnoludów. Dobra, teraz tak, ty. Mamy jakieś co lepsze jednostki, musisz nam tutaj ostrzeliwać. Też zacznij strzelać na do nich, nie wiem. Wy ten tryb tutaj wyłączcie. Tych ziomeczków do przodu. Jednych, drugich. Moździerzu, moździerzu, piękny mój moździerzu. Kogo tutaj żelaznych rębaczy? O, tego gościa na przykład możemy sobie atakować. Ty i tak dobrze tutaj jesteś. Pomożesz nam tutaj tym ostrzałem. Zmierz, zwalmy sobie tych gromowładnych z nóg. Zabrzmiało to średnio. Dobra, dobra. Kolego, już musisz uciekać. Kolejny ostrzał możemy tutaj wykonać. Nie chcę, żeby cię tutaj za bardzo umęczyli. Tak, dobra. Teraz tutaj tych gwardzistów. Ci już nie istnieją. O matko, jedyna. Tutaj się dzieje. Dobra, tam jakieś działa, to spoko. Tych naszych strzelców. Gdzie są nasi strzelcy? Nie, nie straciłem. Już się przestraszyłem, że straciłem, a nie straciłem. Także jedna salwa poleci. Myślę, że skończy się tutaj. Może poselujmy trochę ręcznie. Tam co lepsze jednostki. Tutaj żelaznych rębaczy wykończmy. Tutaj torpedów. Dobra, myślę, że tak będzie dobrze. Albo nawet tych tutaj. Zaatakujmy. Okej, okay. Teraz wy sobie strzelacie do nich. Nawet nie musicie na razie uciekać. Akurat gwardziści to dostaną dość mocno. Nie mają tarcz. Tylko Tana tutaj może teraz atakować. Was do przodu. Gromowładni gdzieś powinni się niedaleko znajdować. Trzeba będzie mieć to na uwadze. Wy. Wbijcie się w tych żelaznych rębaczy. Tak samo jedna krowa tutaj niech pomoże. Was do przodu poproszę. Akurat wilki. Aha, pamiętam, dobra, wilki były po to, żeby ścigać niedobitków. Ale teraz nie będą już mi za bardzo potrzebni. Tyk, coś takiego. Bójcie zabić tutaj tych wszystkich. Okej. Okay. Nie wiem, czy tych tutaj żelaznych rębaczy ostrzelać. Nie chciałbym o nich za bardzo dostawać, bo to bez sensu, żeby tak to się tutaj kończyło. Nie, ten koleś ucieka. My dobra. Krówka. Rzućcie się tam. Po prostu chyba tutaj powinniście się rzucić. Teraz wy zabijacie tych. Ty atakuj tych. I ty też wiesz co robić. Jedna krówka niech leci na nich. Druga krówka niech leci na tamtych. I okej. Okay. Oni niby strzelają, ale za bardzo nie wyglądają, by mieli trafiać. Aha, materiał wybuchowy, okej. Okay. Zrobiły robotę. No, czyli jest koniec. Dziękuję bardzo. Proszę się rozstawić. Kłony. I elegancko. Ilu tam? 43 straconych, to tam niedużo myślę. Jest w porządku. Ale tych wilków muszę się teraz pozbyć. Czego mi tutaj w tej walce brakowało? Otworów mam spoko. Te wilki nie są już potrzebne, bo będę teraz toczył tylko i wyłącznie jakieś tam ostateczne bitwy, których nie będę musiał ścigać i tych jobków. A więc może tą
piekielną gwardię tych strzelców. Bardzo ładnie żarli. 305, jeszcze 356 mogę sobie zrobić. A, daj mi tutaj jopków. I użyj wiertnicy, nie? To nam to da. No, jakieś tam dziadostwo. Minus tak, atak zwarcie, wszystkie armie. No, bardzo dobre. Dobra, machinacje, no dawaj. The third demon lends brutal strength to the engines of the drill. Yet, as this vile spirit rides in the final throes of freedom, it spits out a message of mockery. This bitter prophecy forecasts the union of the mountain realms. That a mighty army amasses to right the grudge that burns on the pages of the Damascron for the desecration of their holy relics. No, dawaj. Nic się nie boimy. Dobra, wycofajmy się. Dajmy na pełną do Wurtbad z powrotem. I w Wurtbadzie myślę, że sobie właśnie zmienimy. Podmienimy troszeczkę tę armię na tych tam z glewiami. To od kogoś weźmiemy, czy jak tam, to już bez różnicy. Te dwie armie muszą się troszeczkę podlecieć i wtedy na tego Helmuta Feuerbacha będą mogli pójść tutaj Talabajm. Mimo że mają tylko dwa budynki, to armia jest całkiem niezła, znaczy całkiem niezła, całkiem dużo, o, bo jednostki to są badziewne. Podstawowe pierwszego tieru. Co oni tam mogą. Dobra, dawaj też automatycznie. Ona kalośnica, czyli jak my tam kalona kwaśnicy. Dobra. Okej. Okay. No nie wiem, tak grożą tymi armiami, a jakoś się nie pojawiają wcale. Chyba, że na sam... Aha, może to chodzi o tą samą armię, co na koniec będzie do wygrania, co mamy wytycznych. Tutaj. Wygrać tą bitwę, tak, by umożliwić wiertnicy przebić się do królestwa Haszuta. Pyk, pyk, pyk. Bo mógłbym też nawet długą zrobić, ale to nie ma sensu, bo i tak mamy tutaj pół mapy, znaczy jedną trzecią mapy tak mniej więcej podbitą, więc jest spoko. Zdobyć i wykorzystać 4 relikty przodków, aby zapewnić zasilanie wiertnicy. No tak, 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 tak. Właśnie tak to musi wyglądać. Szkoda, bo... Dobra, jeszcze dwa. Jest w porządku, zaraz będziemy ten mieli ten Damas, coś tam, nie wiem. Gdzie on jest? Tutaj. Ragdum. No ale to, moi drodzy, na samym odcinku, także mam nadzieję, że cieszycie się, że tutaj, powiedzmy, wróciłem. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, jakiś tam komentarz zostawcie, napiszcie, co tam sądzicie. No i co, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!